Pewnie zastanawiacie się, co tutaj robię. Sam nie mam pojęcia, ale zapraszam was na vloga. Można zajeżdżać. Dałyśmy na posługę tu na rekolekcję. Jaka beka, jaki ty stół. Samba! Idziemy sobie! La 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 no to my jesteśmy z Brazylii pielgrzymi, no. Mamy marzec i wybieramy się właśnie na rekolekcję do żagania. Bardzo nam miło, będziemy je prowadzić. Mamy też nowy mikrofon, ale to nie jest najbardziej majestatyczne w tym momencie, bo jesteśmy pod największym Jezusem, jakiego świat widział. Większym niż tym w Rio de Janeiro. De Janeiro. Raz na romantyce. Ej, Julia, ty jest dobra ten, żeby coś opowiedzieć. Julia, a co ja mogę opowiedzieć? Ja nie umiem. Tak. Drodzy państwo, jechaliśmy sobie tamtą drogą. I nagle naszym oczom okazał się oto ten. Oto on. Kiedyś lata temu okazał się w naszym życiu też, a teraz tak chyba pierwszy raz aż tak namacalnie. Tak. W taki sposób i może ja państwu... Nie wiem, czy ja mogę mieć kaptur na głowie. Może państwu pokażesz w ogóle, co tutaj... Będą przybitki. To państwo, musicie uwierzyć nam, że po prostu oni śmieli nas. Nowy. Tak mało szczegółów trochę, co? Ale... Że wiecie, tak z bliska to tak... Może być. Muszę to przymierzyć. Nie wiem, miałem taką prostą myśl, że moglibyśmy powiedzieć, jak pokrótce, trzy zdania każdy, w jakich grzechach albo w sytuacjach różnych żyliśmy wcześniej, z których, no nie, to ja tak mogę powiedzieć, z których zrezygnowałem, bo poznałem. I trochę bym tak, chciałbym takie mity, które diabeł nam wciska o Bogu obalić w tym panelu. I to co powiedziałeś, nie? Bóg nie istnieje. Gdzie był Bóg, jak moi rodzice się rozmieli? Czyli to co mówisz, no to dla mnie jest super. Uważam, że to nawet możemy poprowadzić w formie podcastu. To od razu wychodzi na to, że się boimy albo takich pytań, albo nie chcemy na nie odpowiedzieć. Co też jest złe. Dlatego warto na nie odpowiedzieć, tylko w sposób taki bezpieczny i rozsądny. Z tego co pamiętam, my wtedy daliśmy odpowiedź. Cześć, Łukasz. No, tylko za konicę. Jechaliśmy do żagania, taka pompa była przed chwilą na modlitwie, tak nas rozpaliło i słuchajcie, naprawdę Boża obecność tu będzie tak wielka, że naprawdę... Do... Zjechaliśmy. Dziękuję, pomagają, kupujemy dla was kolację, jesteśmy w połowie. Radzimy wam, że na koniec wchodzimy do przystani i tam jest chaos. Świeczki same ruszają. Po augustyński? Tak. Ciekawe, czy tutaj... Tu mieszka proboszcz. Ciii, tu proboszcz. Proboszcz jest cool. A to jest ręczna robota tutaj też, jak sobie... O co ty? A teraz wyłączcie latarki. Proszę państwa, wyłączcie teraz. Wyłączcie latarki. Dawaj, chodź pierdę. O ja, ja już mam... 3, 4, 3. Może przeniesiemy kolekcję tutaj, żebyśmy prosili. A może wszyscy przeniesiemy. Ile tu ma lat wszystko? Wiesz co, do żagania nam nagrywanie podcastu będziemy przyjeżdżać. Data, kiedy jest biblioteka. Natomiast... Tylko to jest tak jakby tutaj największą robotę robią, to są 17-wieczne globusy. Na przykład tutaj nie ma jeszcze Australii. Nie? Jeszcze jej nie odkryli. A tutaj jest mapa, tylko że jest nieba. Jest cała... Całe sklepienie niebieskie. Ale zobaczcie też tutaj, widzicie? Po łacinie. A my stoją, jesteśmy, to my znamy globus. No to tutaj. Też tego globusu. Tu był Kepler? Tak. Oni jeszcze... Trzy prawa Keplera! Grawitacja poprawia motor.
maturę z fizyki w tym roku, ja się tego uczę. Normalnie, żeby fokus do tego. Z wibracji takie spokojnie. Były takie, wiecie, Słuchajcie. Samba. Słuchajcie, chciałem coś przekazać. Ksiądz, no widzieliśmy już dzisiaj Jezusa, że świebodzina, a ksiądz wpuścił nas, żeby zobaczyć sobie jakąś taką x-wieczną bibliotekę, gdzie są zapiski samego Keplera, chociaż nie wiem za bardzo, kto to jest, ale poproszę tutaj kolegę, który poprawia maturę z fizyki, żeby opowiedział ciut... Keplera, to jest mega, to jest mocne, naprawdę, uwierzcie, że to jest mega mocne, że tutaj jakby Kepler był. To jest bardzo znany fizyk, to jest coś pięknego. Pozdrawiam Adama Dytnera. Taki szacunek, może zwyczajnie z strachu, ale wierzę w ciebie, mój strachu. Zobacz jak, nie uwierzysz. To jest, this is my honest reaction. Może pani operator kamery nagrać, jak nasz wokalista się rozgrzewa. Serio? Pluje na mnie. Sam dziniak kosztuje... To ksiądz, co nas zaprosił. To? Nie, nieprawda. Słuchajcie, tu na wakacje było mega, bo oni tu wysypali wszędzie piasek. To jest dziedziniec pałacu, co nie? My kręcimy vloga. To jest ksiądz, który nas tutaj zaprosił. Jesteśmy w szoku, jakich wrażeń doznajemy jeszcze przed rekolekcją. Mikołaj, chcesz dzika? Jack Gadowski, wiosna. Panie Boże, proszę Cię o taką scenę na Światło w Mieście. Amen, amen. Proszę Cię o bless. O tak. Aha, musisz dotknąć tej sceny. Nie opuszczaj rąk, póki nie dotknę. Prosimy Cię, Panie. Panie Boże, żeby się chociaż zmieściło do busa. Bębny przestać grać, być źle. 2 tony mogłaby podnieść. Oj, to by się... To jesteśmy blisko. Nie mam, żeby się zdjęć, po co wiesz, żeby... Witajcie w moim domu. Tutaj sobie skromnie mieszkam. Tak, daj znać, zaznacz tą osób, to będzie chciałem. Siemaneczko, 10 minut do startu. No jest ten zwykły stres, taki tu coś nie działa, tu coś rozkładamy. Nie ma tu styka, ale Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Ja nie wiem, jak wykonuję. Tym razem troszeczkę czasu i dobrze, naprawdę dobrze was widzieć. Śmiało, chodźcie, tu są miejsca wolne. Nie, nie! Nie odpuścimy wam. Zróbcie wielki hałas dla księdza Łukasza. Słuchajcie, za nami są w zasadzie 2 ekipy. Światło w Mieście, to są okolice, tak? Torunia. Nie mogę powiedzieć, że proszę. Nie. To on! Jest Kacper, Daniel i Nena, oni przyjechali z Warszawy. Zadamy pytanie o duchach.
I naprawdę jest ich masa w ogóle. Zadaliście mega dużo bardzo ciekawych pytań. Słuchajcie, teraz będzie przerwa. No nie wiem, co się pojawi. Piosenką, którą zagram. Wytłumacz zasady może jeszcze. Tak, zasady są proste. Uwaga, co? Po dwóch sekundach. Wiecie, to był taki moment, w którym zaczynałem rozumieć, o co chodzi w tej wierze. Zaśpiewajcie to. To wszystko, co miało być dobre, złe. Jakby z sercu byłoby życie. Panie Jezu, oddaję Ci całe swoje życie. Nie jestem w stanie żyć tak dalej, jak jest teraz. Mam dopiero 13 lat, a już jest taka tragedia.